niestety tylko z tatą, ale może być. Blisko mi nie nerwuj. Przestań. Słuchaj, my musimy zacząć coś kubańskiego. Słuchaj, twój tata jest muzykiem. Bejdź słowo. Ja poprosimy tatę tutaj na scenę. Gadajcie ze mną troszkę. Lubicie się czy nie? No tak, oczywiście. Gdzie moje chipsy? Ale nie trzeba się lubić, tak? Więc to jest takie z rozsądku, że tak się wyrażę, połączenie. Tańczę taniec hip-hop, modern, jazz, slow, disco. Porażka. A kto z tobą przyjechał? Przedstaw swoją drużynę. Przyjechał tata i dwie koleżanki. A mama gdzie jest? Mama w szpitalu. Bo jest w ciąży jakby. W ciąży, tak? No to rozumiem. To ma nieobecność usprawiedliwiona. Mam na imię Adam, mam 13 lat. Przyjechałem z Międzyrzecza. I co ty nam dzisiaj pokażesz? Solo w stylu nowoczesnym. Okej, okay. A coś poza tańcem? Recytuję wiersze. Ale na przykład mógłbyś jakiś wiersz nam... Na gospodarstwie przy samym płocie kąpała się świnka w głębokim błocie. Bardzo szczęśliwa i pełna radości, tak rozumiała potrzebę czystości. Tłumacząc sobie rzecz oczywistą. Ja świnka nie mogę być czystą. Bo gdy się umyję i wyszoruję, gospodarz na obiad mnie wnet ugotuje. Jedziesz z nami! Proszę bardzo. Lepa nie ma lat. Kobiety się obieg nie pyta. Pola. A ile myślisz? 80. Trafiłaś. Rodzina to są po prostu przyjaciele na całe życie. To są takie normalne jakby sytuacje, tak, że pijemy sobie kawkę, herbatkę i nagle wpada petarda. Powiedz mi, Bartek, czy ty wiesz, że dziewczyny serio lubią tańczących chłopaków? Za bardzo o tym nie wiedziałem, ale gdzieś o tym słyszałem. To już teraz wiesz. Pan Augustin, niech pan uważa. No, ale jakby teraz na przykład Bartek po prostu na kolano tak zszedł i powiedział: Ola, chciałbym, żebyś wiecznie ze mną tańczyła. Ale tańczyła. I chcę, żebyś cały dzień ze mną spędzała. Tańcząc i też spacerując. To co byś odpowiedziała? Zadzwoń, jak będziesz miał 19 lat i prawo jazdy.